Pan redaktor Jarosław Gugała, ja tylko przypomnę, e, najpierw powitam dzień dobry. Bardzo, dzień dobry, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam. E, dziennikarz związany z telewizją polską, z Polsatem teraz, muzyk dyplomata w latach 1999-203 ambasador w Urugwaju. E, a ja powiem, panie redaktorze. Panie redaktorze, rozmawiałam chwilę temu z korespondentką polskiego radia w Hiszpanii, z panią Ewą Wysocką, o 23 dniu kwietnia Świętego Jerzego, o zwyczaju książka plus róża. No i już musiałam zdradzić tę tajemnicę, że pan właśnie ma taki pomysł, żeby dzisiejszy dzień, czyli 24 dzień czerwca, był dniem imieniny Świętego Jana. Jana Kochanowskiego, może tak? Tak, to patrona nestora naszej literatury, także. No właśnie, to nie tylko to jest tak jest dobra od tak okazja, sobie. Bo 23 kwietnia w Polsce to trochę za wcześnie, bo to za zimno jest jeszcze. Tak. W Katalonii Gorące Oni serca mogą w sobie Katalonii wy wystawiać mogą półki tak. z książkami na ulicę w kwietniu. U nas nie bardzo. Natomiast mhm. na Jana idealnie to się składa. No i osób już podchwyciło tę te ideę i w tym roku trochę się o tym mówi w mediach. Są dziennikarze, którzy bardzo to, promują. Bardzo dziękuję, że pan się to promują, do nas. Ja mam nadzieję, że uda nam się wypromować te że teraz takie książkowe polskie walentynki i myślę, że ten, ten, ten właśnie kataloński zwyczaj, on by się tutaj w Polsce też świetnie sprawdził, dlatego, że ludzie kochają książki, wbrew pozorom, mimo, że się w Polsce sprzedaje i czyta coraz mniej tych książek. No, to takie jednak, są dane i tak, tak wszyscy ubolewają, ale, ale książki, ja myślę, że ludzie czytają. Ale książki czytają. ludzie kochają i e, moim zdaniem no, trzeba zrobić po prostu wszystko, żeby, żeby też dopomóc troszeczkę tej, no to tej, tej książce w dzisiejszych czasach. <laughs> więc, proszę Państwa, stwórzmy nowe święto w Polsce świętego Jana. Niech to będzie Świętego Jana i okolice, prawda? Bo jeszcze 24, będziemy mieli sobotkę, prawda? Tak, I tak, tak dalej. Różne rzeczy już są. To jest święto patrona Nestora na naszej literatury, więc z literaturą się to wiąże, ale to jest też, to jest też święto takie bardzo ludyczne, no, święto miłości, twórczości, więc niech, niech to będzie coś takiego pięknego. To święto w Katalonii 23 kwietnia, czyli San Giordi, to jest, czy Święty Jerzy, to jest Święto, które jest we wszystkich przewodnikach. Jak Państwo jadą do, do Barcelony na, na urlop w tamtym okresie, no to oni się tym chwalą, że po prostu tego dnia Katalonia szaleje na punkcie książki, że książki są wszędzie, że odbywają się spotkania z pisarzami tego dnia. Więc ja rozmawiałem z, z Biblioteką Narodową, z różnymi instytucjami, które u nas też za to odpowiadają i my to razem po prostu robimy. Będziemy starali się przy, w ciągu kilku lat, bo to trzeba o tym mówić co roku i co, coraz więcej o tym mówić i, i namawiać ludzi do tego, żeby się odbywało jak najwięcej właśnie imprez, spotkań z pisarzami, żeby te książki rzeczywiście u nas również były na, na Jana wszędzie. Także mam nadzieję, że dzisiaj kilka zaprzyjaźnionych redakcji też o tym, o tym wspomina jak najczęściej i że, i że uda nam się razem takie święto wypromować. Myśmy już zrobili troszeczkę rzeczy, jest strona Facebookowa. To proszę podać. Tak, to się nazywa książki na Jana.pl więc Oczywiście bez tych polskich znaków, wszystkich. No i tam, tam sobie można wskoczyć, można nas nie wiem polubić, można tam różne rzeczy z, zrobić. Natomiast ważne jest to, żeby dzisiaj, proszę Państwa, żeby to święto polegało na tym, że sobie dzisiaj dajemy książki że ludziom, których lubimy, cenimy, szanujemy, po prostu dajemy w prezencie książkę. Może taką książkę, którą chcielibyśmy, żeby, żeby ta osoba przeczytała, a może po prostu tylko taką, o której wiemy, że, że jej się spodoba. Ale musimy książkę. pomyśleć trochę o tej osobie, żeby no, no dać mu właśnie, taką no książkę, która trzeba, go zainteresuje trzeba jednak, prawda? Trzeba troszeczkę pomyśleć. I, I myślę, że to jest bardzo, bardzo taki no, fajny zwyczaj. I mam nadzieję, że ta, ta gorączka tej, tego książkowego na nas ogarnie wszystkich i że już w tym roku będziemy sporo osób tej książki dzięki temu dostanie, a w przyszłym roku to już w ogóle... Że, że będzie wielka, będzie wielka to, Będzie to wielka książkowa właśnie fiesta i będziemy mieli spotkania z pisarzami i będziemy mieli spotkania we wszystkich bibliotekach w, w sieci bibliotek publicznych, Biblioteki Narodowej, że w, no wszędzie tam, gdzie po prostu gdzie, że będą koncerty, spotkania z pisarzami, może kon Koncepty, może jakieś cytacje poezji i tak dalej. pomysły są otwarte. Myślę, że takie święto książki wszystkim nam po prostu bardzo dobrze zrobi. A ja też pracuję, tak jak, tak jak państwo tutaj w tym radiu, ciągle obrabiamy różne informacje i uważam, że no, no nam dziennikarzom, zwłaszcza zajmującym się polityką, to przeczytanie książki, książki, która nie będzie newsem od czasu do czasu, naprawdę zrobi bardzo dobrze. I, i naszym Klientom, tym, tym wszystkim, którym, którym się, którymi my się Słuchaczem, zajmujemy na co dzień prawda? również. Także my dzisiaj w, w, w Polsat News dajemy każdej osobie, która przychodzi do studia, dostaje od nas w prezencie po prostu książkę na świętego Jana. Mhm. Czyli rozumiem, że tu już się wszystko zaczęło. Panie redaktorze, a proszę powiedzieć, Czym ten dzień książki 24 czerwca miałby się różnić od tych wszystkich targów książkowych? Że mielibyśmy sobie to tak się obdarowywać jak na Świętego Walentego? Tak, jak na Świętego Walentego dokładnie. Chociaż ja uważam, że to niekoniecznie trzeba dawać książkę osobie, którą się kocha, ale można tak to też zrobić, prawda? Czy po prostu dawajmy książki tym, których lubimy, o których myślimy, którzy są dla nas ważni. Niech oni wiedzą, czyli dostaje że... książka. Tak, idę na targi tak. i ją kupuję. Nie, nie, nie. To, no, tak, no, tak, tu tak, jest inna tak, tak. No, idea. Oczywiście książkę trzeba kupić, prawda? Natomiast, no tak, no, ale to, natomiast, już... no, to, to, to już jest najmniejszy problem, bo można myśląc o tym odpowiednio wcześniej przygotować te książki po prostu dla mm -hmm. swoich, swoich, swoich znają, przyjaciół, przyjaciół, dla swoich bliskich, bliskich i, i to jest to. No i oprócz tego, że warto, żeby, żeby odbywały się różne, właśnie, imprezy, koncerty, jakieś konkursy, nie wiem, redaktorskie. No, to już każdy może sobie wymyślić tutaj bardzo wiele różnych sposobów na ten. Na ten dzień. Yy, koło mnie leży książka, <laughs> która w w innym języku leżała w studio w Barcelonie koło Ewy Wysockiej. No właśnie to jest coś, byśmy to nagrali na 20, 23 kwietnia, jak pani otworzy ostatnią no no napisane. No właśnie, tutaj jest napisane 23 no, tak. dzień kwietnia 2013 tak, roku. Tak, rok temu. Studio im. Agnieszki Osieckiej, Tak, rok temu powstał, 3, powstał ten pomysł. Radia, prawda? Dlatego nagraliśmy tego dnia, bo to było święto katalonii. Powiem zespół reprezentacyjny. Tak i to są piosenki. Ja się, ja się bawię w ten zespół od już ponad Jaka. 30 lat, tak. To są Pan piosenki Filip Tak, Filip Łobodziński. Pan Grzegorz Grzyb. I, i, tak, Grzegorz Grzyb jest Marek. parkusista, który na tej płycie z nami zagrał. Marek Wojczak grał na basie y, Tomasz Hernik na, na akordeonie i, i, i puzonach, i jeszcze innych y, instrumentach. Mhm. Y, Marek Karat jest naszym, naszym kierownikiem. Od ponad 30 lat zajmujemy się śpiewaniem piosenek literackich, zagranicznych. Bo tłumaczymy je, aranżujemy i tutaj wykonujemy w Polsce. No i właśnie nigdy nie nagraliśmy dobrze tych piosenek katalońskich Luisa Eliaka I właśnie postanowiliśmy to nadrobić i, 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 i nagraliśmy właśnie tę płytę. I ta płyta wyszła w dwóch: to jest taka książko płyta, bo tu jest no właśnie, inne pytanie, tak. prawda? Dlatego, dlatego to właśnie. Tekst Filipa Łowodzińskiego. Tak, tekst Filipa Łowodzińskiego na temat historii najbardziej znanej piosenki Luisa Eliaka, którą w Polsce większość z nas zna jako Mury Kaczmarskiego. a To jest piosenka katalońska, tylko z tekstu. Z tekstem, z tekstem Jacka. I no, warto przeczytać, bo to jest to jest o historii naszej współczesnej i, i o tym, jak się przenikają różne wartości między, między, wydawałoby się, bardzo odległymi kulturami europejskimi. A jednak tak, są tutaj Polska bardzo kataleńska. zbliżone. Tak, prawda? na Katalończyków mówią Polakos. Myśmy byli w studiu zaproszeni do. Tam no jest taka audycja w, w bardzo popularny program, nazywa się Polonia i, i, i tak dalej. I, I to jest no, wiele spraw nas rzeczywiście łączy. Czy ta płyta właśnie i ten pomysł, żeby to 23 kwietnia zrobić, to były takie rok temu pierwsze nasze podrygi, pomysły, żeby promować święto książki na świętego Jana. Myśmy jeszcze wtedy myśleli, że może to się zrobi na świętego Jerzego, ale, ale już wiemy, że ale, świętego że Jerzego na Świętego wcześnie. Więc teraz na świętego Jana, proszę Państwa. Święty Jan niech nam się kojarzy po prostu z kochanowskim, z literaturą, z książkami. Myślę, że, że to, jest, to to może być naprawdę bardzo piękne i radosne święto. W naszym studiu przypominam pan redaktor Jarosław w. Dziennikarz związany m.in. z telewizją polską, obecnie z Polsatem, muzyk i dyplomata w latach 99-203, ambasador w Urugwaju. Z wykształcenia iberysta, ale także studia doktoranckie z zakresu ekonomii, proszę Państwa, a prywatnie to przede wszystkim muzyk, tak, panie redaktorze? No, to jest moje hobby. No właśnie. Muzyka tak. jest, To jest hobby moje, zresztą moich kolegów. No, my tak I mamy. Tak są takie lat... chłopaki, co się spotykają czasami w weekendy, żeby po, pograć w piłkę, a my się spotykamy, żeby pograć na instrumentach. A proszę powiedzieć, to ubiegłoroczne. 22 lata już. Tak, to tak. Ubiegło... Gratulacje. To ubiegłoroczne nagranie, 23 3 kwietnia w ubiegłym roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej taka wersja live na płycie i pomysł, żeby do tego zrobić książkę. Bo my tak o tej książce, tak, mm -hmm. y, i od pomysłu do, do realizacji. I y, 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 te świetny ksi... tekst Filipa Łobodzickiego tak, te, te, na temat jednej, te piosenki jednej historii. Towarzyszyły nam. Myśmy zaczęli grać jeszcze w Stanie Wojennym. W 1983 roku powstał zespół oficjalnie. I te piosenki są, to są piosenki polityczne. Piosenki, które były antyfrankistowskie, wymierzone w reżim totalitarny w Hiszpanii. I one w, tutaj w Polsce uzyskały swoje nowe życie w, w czasach, no właśnie po stanie wojennym w Polsce. I wtedy często je śpiewaliśmy, byliśmy zapraszani na, na, na wiele różnych koncertów. No i ich żywotnych piosenek, one, one po prostu w pewnym momencie no, stały się troszeczkę mniej przydatne aczkolwiek spełniły bardzo ważną rolę i one są bardzo piękne i bardzo poetyckie. Myśmy nigdy ich dobrze w tamtym czasie nie nagrali, dlatego postanowiliśmy wrócić do tego repertuaru i nagrać tę te, te płytę, a jednocześnie zaopatrzyć w nią właśnie w taką książkową, naszą historię jednej piosenki, która pokazuje ten cały nasz zmieniający się świat, jak, jak się dochodziło powoli z jakich pozycji do, do dzisiejszej wolności, do, do, do wolności słowa, do, do, do tego wszystkiego, co, czym się dzisiaj możemy po prostu cieszyć. I, no I to przypomina, to jest zapis pewnych wydarzeń, które miały miejsce i w Hiszpanii, w Katalonii i, i tutaj. E, Stawać by się w w mogło Polsce. komu innemu autor tej pieśni tę pieśń dedykował, prawda? Tak, Jakby to jest, to jest warunek, piosenka, komu... która, która no, spełniła swoją wielką rolę w, w Hiszpanii, stała się tam wielkim hymnem e, nie tylko Katalończyków, ale wszystkich tych, którzy po prostu odrzucali e, jakiś autorytarny system reprezentowany przez. przez czy symbolizowany przez generała Franco i rządy wojskowych. No i piosenki zyskały nowe życie tutaj u nas, kiedy, mm -hmm. kiedy myśmy potrzebowali właśnie tego, żeby sobie ogrzać serce w ich, przy ich melodiach i w ich rytmach. I myśmy te piosenki po prostu grali. Postanowiliśmy je jeszcze raz nagrać, teraz troszeczkę lepiej, bo dzisiejsze czasy pozwalają to zrobić lepiej. Zrobiliśmy to w studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Trójce. Zresztą trójka jest naszym tutaj patronem, patronem. medialnym. Mhm. Tak, no i no i wyszła ta, wyszła ta płyta. To jest płyta nie na dzisiejsze czasy, powiedziałoby się, bo to nie jest płyta komercyjna. Te ale bardzo refleksyjna. Są, te piosenki są bardzo poważne, one są bardzo piękne. Dobrze z się przesłaniem. ich przesłaniem. Tak, natomiast... No, dobrze zagrane, dobrze w, w dzisiejszych czasach to nie... To takie rzeczy nie, nie przebijają się w jakichś komercyjnych ilościach, ale nam o to, no, o to nie chodzi. Płytę wydaliśmy własnym nakładem zresztą, e, więc... natomiast no, ponieważ nasza poprzednia płyta z piosenkami, że sensa jest złotą płytą i sprzedaliśmy jej 20 tysięcy egzemplarzy, więc liczymy na to, że nasze nakłady, które ponieśliśmy związane z tą płytą, też się, że tak powiem, <grym zwrócą <grym i nie będziemy, nie, będziemy, nie będziemy stratni. Tak. My, my tego nie robimy dla pieniędzy. To jest nasze hobby, to jest nasza wielka radość i zamierzamy robić to dokąd dotąd, dotąd będziemy po prostu mogli, niezależnie od tego, czym będziemy się zajmowali no, tak oficjalnie na co dzień. I jeszcze panie redaktorze, proszę. Powiedzieć to tutaj w tej książce, którą, która jest jakby wstępem do tej płyty, wszystko razem tworzy całość. Pan Filip Łobodziński napisał o, spotk o spotkaniu z autorem tych tekstów, prawda? Tych wierszy właściwie. Mm -hmm. że nie nie, on nie wierszy, piosenek, to... no, tak, tak, On jest... był zadziwiony, że mm -hmm. gdzieś w Polsce... No, jak teraz byliśmy w Barcelonie, bo graliśmy koncert, bo ta płyta wyszła w dwóch jeszcze, dopowiem, w dwóch wersjach językowych. Mm -hmm. Jedna jest z tą książką po polsku, druga jest z tą książką po katalońsku. Tak. I byliśmy z tym, graliśmy koncert w pięknym miejscu w Barcelonie. To było tydzień temu, w sobotę. I byliśmy w radiu i w telewizji, ja jeszcze w jakimś w takim panelu dyskusyjnym uczestniczyłem poświęconym przemianom demokratycznym ludzie się bardzo dziwili i, i bardzo im się ta idea po prostu podobała. I powiem tak, Katalończycy płakali słuchając tych piosenek po polsku. Więc, więc Jakiś ich to, ich to bardzo myśli, jednak które... wzrusza i, i bardzo ich i zdumiewa. Więc mamy nadzieję, że. No... Sztuka nie zna granic. Emocje i piękno zawarte w piosenkach, czy to jest wyrażone w języku polskim, czy, czy w katalońskim, no to jeżeli to jest dobrze zrobione, no to to się. To się zachowuje, to, to jest potrzebne. Ja myślę, że takie, takie emocje i takie piękno w dzisiejszych rozedrganych czasach nam są po prostu bardzo, bardzo potrzebne. Nieco refleksyjne, nieco takie poważne. Poważnie traktujące słowo i muzykę i odbiorców i tak dalej. Ja bardzo polecam. To jest bardzo, bardzo piękna muzyka i piękne, piękne teksty. Tak jak powiedziałem, nie na te dzisiejsze komercyjne czasy zupełnie, ale... To są po prostu rzeczy uniwersalne. One zawsze będą miały swoją wartość. I czy to będzie w Polsce, czy to będzie w Katalonii, czy to będzie dziś, czy to będzie za 20 lat. Proszę Państwa, naszym gościem był Pan redaktor Jarosław Gugała. Dziennikarz, muzyk, dyplomata, ambasador z wykształcenia iberysta, ale także i ekonomista w jakimś sensie. Ale bardzo serdecznie dziękuję Panu. Zespół reprezentacyjny mur piosenki Józa Jaka. Lui Sariaka. I mówiliśmy. O pomyśle, który y, oby to od dziś stało się tradycją naszą polską. Tak jest, to, to, to jest katalończyk. Ich, z Katalonii ten pomysł jest również, żeby po prostu zrobić w Polsce święto książki. Katalończycy robią to na 23 kwietnia na świętego Jerzego, Na San Jordi, to jest ich patron narodowy. My zróbmy to na świętego Jana, na urodziny y, Nestora naszej literatury Jana Kochanowskiego. Każdej osobie, którą lubimy, szanujemy, podarujmy tego dnia po prostu książkę. Pomyślmy w ten sposób ciepło o niej. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studio. Dziękuję, a państwu dziękuję. polecam zespół reprezentacyjny Mur piosenki Juisa Jaka. Jeszcze raz dziękuję.